wszystkim, witajcie na moim kanale. Ja nazywam się Justyna, na co dzień jestem analitykiem danych wielkiej korporacji i wracam dzisiaj do Was z filmem a propos tego, co bym zrobiła, gdybym na nowo mogła rozpocząć swoją przygodę z analizą danych. Przygotowując się do dzisiejszego filmu, myślałam sobie o tym, jak to było, gdy zaczynałam swoją przygodę z analizą danych. I przyznam Wam szczerze, że gdybym mogła, to na dzień dzisiejszy totalnie bym wszystko zmieniła i nauczyłabym się tego wszystkiego inaczej. Ale wiadomo, nie jesteśmy w stanie cofnąć czasu, ale mam nadzieję, że chociaż tym filmem pomogę komuś z Was, żebyście zrobili to inaczej niż ja. Ja na początku swojej przygody, w związku z tym, że uczyłam się analizy danych na studiach, to tam musiałam też uczyć się dużej ilości rzeczy, które nie były mi w zupełności potrzebne. Uczyłam się dużej ilości języków programowania, które na dzień dzisiejszy były totalną stratą czasu, ponieważ w ogóle mi się nie przydają. Za to patrząc na to z perspektywy czasu, nie uczyłam się tak naprawdę bardzo mocno rzeczy, które przydają mi się teraz. Także zapraszam Was dzisiaj na film, w którym opowiem Wam, co bym zrobiła inaczej, gdybym mogła zacząć od nowa. Na sam początek SQL. Ja powiem Wam szczerze, że u nas na studiach był to temat totalnie olany i wszyscy wykładowcy uważali, że możemy nauczyć się tego sami. I owszem, tak, jest to prawda, ponieważ SQL-a możecie nauczyć się z łatwością sami i jest to bardzo prosta sprawa. Ale błędem było to, czemu nas tego nie uczyli. To była pierwsza rzecz, którą powinni z nami zrobić i większość zadań powinna się skupiać właśnie na tym. Tak więc, jeżeli Wy jesteście na początku drogi i chcecie zostać analitykami danych, ale i nie tylko, ponieważ całe data science, data analytics i tak dalej opiera się właśnie na SQL-u i jest to must have, który trzeba znać. Już wcześniej wspominałam to na swoich krótszych filmikach, ale poruszę to jeszcze raz. Tutaj macie przykłady gier SQL, takich dla początkujących, w których możecie się nauczyć SQL-a w totalnie praktyczny sposób, grając w grę, a nie ucząc się jakichś suchych faktów i rozwiązując zadania. Także jeżeli jesteście zainteresowani taką formą nauki, bo inna Was męczy, to zapraszam serdecznie na te gry. A jeżeli jednak preferujecie kursy i tego typu podobne rzeczy, czyli robienie zadań teoretycznych, a następnie praktycznych, to na przykład tutaj na stronie Learn SQL możecie się nauczyć w zasadzie od podstaw do poziomu zaawansowanego SQL-a. Znajdziecie tam bardzo dużo różnych tematów na ten temat, począwszy właśnie od A do Z, od początku do osoby zaawansowanej. Tą stronę polecił mi jeden z widzów, także pozdrawiam Cię serdecznie. Faktycznie jest ona super, więc jeżeli chcecie się uczyć SQL-a za pomocą kursów, no to podaję jeszcze raz, tutaj możecie znaleźć właśnie te wszystkie kursy. I teraz tak. Umiemy już SQL-a, umiemy wydobywać dane z bazy. Co dalej? Musimy zacząć je analizować. I do tego tutaj, uwaga, uwaga, pewnie bardzo Was zaskoczę, ale polecam Excela. Ja wiem, że Excel nie jest teraz modnym językiem i tak naprawdę wszyscy mówią Python, Python, Python. Jak chcecie analizować dane, to musicie programować. Otóż nie. Tak naprawdę wystarczy znać Excela. Mnóstwo stanowisk dla analityków danych opartych jest na Excelu. Ja sama w pracy mam bardzo dużo do czynienia z Excelem i wcale nie uważam, żeby to było jakieś złe narzędzie, przestarzałe i tak dalej. Nadal jest to bardzo fajna forma analizy danych, ponieważ program ten jest bardzo uproszczony i da się tam zrobić naprawdę dużą ilość rzeczy za pomocą zwykłych kliknięć. Także jeżeli potrzebujecie obrobić na przykład jakieś dane na szybko, bądź szybko coś zwizualizować, zobaczyć, cokolwiek, zobaczyć jak wygląda struktura danych, takie wiecie, proste spojrzenie na dane, to jest ona super. Bardzo mi w pracy pomaga w analizowaniu różnych różnic pomiędzy danymi i uważam, że nie ma nic lepszego niż właśnie robienie tego w ten sposób, ponieważ jest to sposób najszybszy i najefektywniejszy. I tutaj tak naprawdę, jeżeli chodzi o Excela, to domyślam się, że większość z Was dosyć dobrze zna już to narzędzie, więc nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak dużo już umiecie i jak niedużo musicie nadrobić. I tutaj przy nauce Excela bardzo pomocny będzie YouTube, ponieważ znajduje się tam naprawdę bardzo wiele różnych filmów, kursów i tak dalej na temat tego, jak uczyć się Excela, co jest przydatne. I tak naprawdę z takich najważniejszych funkcji to przede wszystkim trzeba nauczyć się różnego filtrowania danych, sortowania, zmieniania różnych dat, tak żebyście potrafili umieć formatować dane. Tabele przestawne to jest kolejny must have, żebyście potrafili fajne rzeczy wywnioskowywać z tych danych, różne wykresy, funkcje warunkowe, licz jeżeli i tak dalej. Także naprawdę jest tutaj bardzo duży potencjał w Excelu i możecie go z łatwością wydobyć właśnie oglądając najprostsze filmiki na YouTube i tam trenując swoje umiejętności. No dobra, no to co teraz? Umiemy SQL-a, umiemy Excela i co dalej?
I tutaj pozostają dla Was dwie opcje. Jedną z tych opcji jest opcja troszeczkę łatwiejsza, czyli skupienie się na narzędziach typowo wizualizacyjnych, takich jak Tableau czy Power BI i poznanie tych programów. Są one naprawdę też bardzo proste w obsłudze za pomocą samych kliknięć, tak jak w Excelu się je obsługuje. I tam, jeżeli nauczycie się już analizować dane, to jest to świetne uzupełnienie tego, co już macie, ponieważ macie dane wyciągnięte ze SQL-a z bazy, macie je zanalizowane za pomocą Excela, gdzie Excel jest naprawdę świetny, macie tam wszystkie testy statystyczne, wszystko, no naprawdę, ja wiem, że w dzisiejszych czasach Excel jest bardzo zdemonizowany, ale uwierzcie mi, że jest on świetnym początkiem na to, żeby rozpocząć swoją przygodę z analizą danych i w zupełności wystarczy do tego, żebyście dostali pierwszą pracę i wcale nie jakąś najgorszą pracę. Naprawdę jest mnóstwo miejsc, gdzie chcą zaawansowanej znajomości Excela i zarobki naprawdę by Was zdziwiły. Tak więc, to jest trzecia opcja, czyli nauka narzędzi wizualizacyjnych, która będzie opcją łatwiejszą, ale istnieje jeszcze druga opcja, opcja trudniejsza, czyli nauka języków programowania. I tutaj, jeżeli chodzi o analizę danych, no to wiodący jest Python, na drugim miejscu R, w zależności od tego, czego firma używa, ale zazwyczaj jest to Python. Więc jeżeli nie chcecie iść na łatwiznę i nie iść w tą stronę wizualizacyjną, tylko uczyć się języków programowania, no to to jest właśnie ta opcja trudniejsza dla Was. I tam również wiele kursów, wiele webinarów, naprawdę jest mnóstwo źródeł do nauki analizy danych, jeżeli chodzi o Pythona czy Era. Ja bardzo polecam platformę Kaggle. Znajdziecie tam różne dane z całego świata i to, co jest fajne, to nie dość, że macie dane, one są pokazane w postaci tego, jak wyglądają struktury danych, jak mniej więcej wyglądają kolumny, co tam jest zawarte i tak dalej. Są takie proste analizy, więc możecie z łatwością wybrać sobie te dane na podstawie opisu tego, co Was interesuje i tak dalej. Ale kolejną fajną opcją jest to, że w zakładce komentarzy znajdziecie na przykład analizy różnych innych osób z całego świata. I to bardzo pomaga w nauce, ponieważ jeżeli Wy nie macie na przykład jakiegoś pomysłu, jak stworzyć sobie projekt z tych danych, które tutaj macie, to możecie podpatrzeć, jak robią to inni i okej, ten ktoś robi coś takiego, to znaczy się, że z tych danych można zrobić to i to. Wiadomo, że te dane nie są do końca sprawdzone i nie ma się pewności, czy ten ktoś to na pewno dobrze robi, ale jeżeli z reguły jest duża ilość wyświetleń, polubień i tak dalej, to można ufać temu, że te analizy są dobre. No i można tam właśnie znaleźć rozwiązania zarówno w Pythonie, jak i w Erze. I teraz tak, podsumowując tą naszą całą ścieżkę, co bym zrobiła, gdybym zaczęła od nowa, to mając przygotowany już ten skillset, o którym teraz mówiliśmy, czyli SQL, Excel, następnie Power BI bądź Tableau, albo jakiś język programowania Python bądź R, to dobrze jest przygotować sobie różne projekty do portfolio. I wykorzystując wszystkie te technologie, które macie, możecie z łatwością pobrać sobie jakieś dane, wrzucić je do bazy danych, wyłuskać je za pomocą SQL-a, następnie przenieść je do Excela i tam właśnie zastanowić się, czy głównym źródłem analizy danych będzie Excel, czy jednak chcecie się przenosić do Pythona, więc możecie zarówno w Excelu oczyścić sobie dane, zrobić sobie taką wstępną analizę i następnie przenieść je do Pythona, albo możecie tam już dokończyć całą analizę i następnie wszystkie te dane możecie zwizualizować za pomocą albo Excela, albo Pythona, albo Tableau, Power BI'a i tak dalej. Więc jak widzicie, możliwości jest mnóstwo i tak, to jest właśnie ta ścieżka, którą ja bym przeszła, gdybym ponownie mogła rozpocząć swoją przygodę z analizą danych. Niestety nie jest mi to dane, ale uwierzcie mi, to jest najlepszy i najszybszy sposób, żeby dostać pierwszą pracę. Tak więc co? Dzięki, że dzisiaj ze mną byliście. Kończymy na dzisiaj. Trzymajcie się, pa pa, do zobaczenia.